nagle wokół siebie nienawistną woń. Woń, która tłumi wszelki spokój, zrywa wszystkie sny. Z daleka ktoś gdzieś krzyknął, nagle krótki rozkaz: goń! I z czterech stron wypadły na nas cztery gończe psy. Opława, opława, na chłodni wilki opława. Te dziki zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg ścigowy deptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, koni gończych psów szarpane. Ten, kto w życiu na mnie się niewiele szczęścia miał, bo wypadł prosto mi na kły i krew tresnęła z rany. Gdybym teraz chwilę w łapach sił przed siebie prostował, ujrzałem małe wilczki, dwa na strzępy rozszarpane. Zginęły ślepe, ufne, tak, burzyste kłębki dwa. Bezradny na tym świecie złym, nie wiedząc, kto je zdławił. I zginie także stary wilk, choć życie dobrze zna. Dostrzema naraz walczy psami i z rękrzek zaraz krwawi. Opława, opława, na młody wilki opława. Te dzikie zapalczywe, gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, tym kręgu plama krwawa. Ciała wilczek, koni gończych, tu szarpane. Wypadłem na otwartą przestrzeń, dziane z pyska tocząc, lecz chudej też ze wszystkich stron zła mnie otacza woń. A myśliwemu, co mnie dojrzał, już się śmieją oczy i ręka pewna niezawodna podnosi w górę broń. Rzucam się w bok na oślep, gdy na maszynie miast pod łap tryska, i wtedy pada pierwszy strzał, co kark mi rozszarpuje. Pędzę, słyszę, jak on klnie, krew mi płynie z pyska. On strzela po nas drugi, lecz teraz już pudłuje. Opława, opława, na młody wilki opława. Lecinki zapalczywe, gęstym lesie wychowane. Krąg śniegowy deptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilczek, kłoni gończych psów szarpane. Wyrwałem się z obławy tej, schowałem w jakiś las. Lecz ile szczęścia miałem w tym, to każdy chyba przyzna. Leżałem w śniegu jak nieżywy, długi, długi czas. Po strzale zaś na zawsze mi została krwawa blizna. Lecz nie skończyła się obława i nie śpią gończe psy. I giną ciągle wilki młode na całym wielkim świecie. Nie dajcie z siebie zeszyć skór, brońcie się i wy. O bracia wilcy, brońcie się, nim wszyscy wyginiecie. Obława, obława, na młody wilki obława. Te dzikie zapalczywe, więc te wyle się wychowane. Krąg śniegowy deptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, kłami gończych psów szarpane. Jestem zawsze wstrząśnięty, jak ich słucham. Po prostu jest to dla mnie duża sztuka. Nie, to nie chodzi o treść, to chodzi po prostu o, może bardziej o formę. Jest to perfekcja muzyczna, instrumentalna, głosowa i to, ja nie słucham, o czym oni śpiewają, tylko słyszę jakieś wyrazy i to w całości daje mi dużą sztukę. I jeśli to jest aktorstwo, co robią, to jest to perfekcyjne. Ja wiem, że to jeszcze będzie jedno wzruszenie artystyczne. No, byłem tutaj na wszystkich programach, na całym triptyku. No, po wysłuchaniu całości odnoszę wrażenie, że jednak spektakl Muzeum jest bez porównania lepszy, najlepszy z tych wszystkich. Był niezwykle sugestywny. Tworzyła to sposób interpretacji, zarówno jak i wyświetlane w czasie występów slajdy. No i obraz był bardzo plastyczny. Można było naprawdę wspaniałe wrażenia wynieść z tego wszystkiego. Kapitalne efekty muzyczne Kaszmarskiego, zwłaszcza w jednym utworze, Kanapka z człowieka, niespotykane. To się przeżywa jednak, wiesz, to nie sposób po tak krótkim czasie ocenić w pełni tego, co było. No, na razie, wiesz, trzeba przemyśleć to wszystko. To było bardzo fajnie. A poza tym, no, przede wszystkim nastrój trzeba odpowiedni mieć i wytworzony był odpowiedni nastrój, to jest ważne, jak mi się wydaje. A poza tym, no, poszczególne rzeczy mi się bardzo podobały, stan się mi się podobał, tam o tym dziad taki, coś takiego, no, Kanapka z człowiekiem, no i Arkanoi. Bardzo mi się podobało, osobiście. Mi się wydaje po prostu, że to wprowadza w zadumę. Zaczyna człowiek się zastanawiać nad pewnymi sprawami, nad którymi się dotychczas nie zastanawiał. Na pewno, no, istnienie, po prostu istnienie człowieka i sprawa, na przykład, co ja odebrałem, sprawa wolności. Tam było w kilku utworach to podkreślone i, no, i to daje dużo do myślenia. Dla mnie ludzie są pół godziny przed peletonem po prostu. Znaczy, zarówno pod względem tekstu, jak i pod względem wykonawstwa wokalnego i instrumentalnego. To znaczy, no, dzisiaj moim zdaniem dali szkołę wrażliwości na dzieła plastyczne i na historię naszego kraju chyba również. Thank you.
dzień zapachli po deszczu, ulica lśni, stuk podków i siedzący koń. Wiosnę poczuł pierwszy bandytów, złapano dwóch przez miasto, prowadzą ich drży koński, przy twarzy przód drży twarz cygoński, przód długo czekali na tę wiosnę całe swoich 15 lat. Marszu w aleje ujazdowskie z twarzy uśmiech dziecięcy spadł. Miną i drogi swej nie widzą w myślach, pierwszy niesią już list. Bo nie wędzidła swoje gryzą uszy, drąży kozacki gwizd. Słów wierzą sens, to dzieci marzą i śnią, to dzieciom sen spędza wszędz dobro płacony ich krwią. Dorośli umieją żyć, dorosłym sen ma śmiech, to dzieci będą się bić za słów dorosłych, prawdę przeszli. Nie widać ich, z zakonu znika po kałużach ich ślad. Ciągle jeszcze krąży kozacki gwizd. Pod tym formalnym są to suity songów, czy takie mini oratoria. Szereg tekstów poetyckich, czy para poetyckich o tematyce przeważnie społeczno-politycznej, momentami egzystencjalnej, zwłaszcza w raju, śpiewanych bez przerwy, ułożonych w całość, która naszym zdaniem, w całości, które naszym zdaniem zawierają pewien pion dramatyczny, czy ciągłość merytoryczną. No i wykonywanych tak, jak wykonujemy, jesteśmy cały czas we trzech na scenie, po prostu robimy muzykę i śpiewamy teksty, bez żadnych inscenizacji, bez jakichś rozbudowań w celu jak najbardziej zwięzłego i narzucającego koncentrację podania tekstu. Kilkanaście piosenek o pewnej zbieżności tematycznej, o pewnym, jak powiedziałem, jedności pod względem merytorycznym jest po prostu propozycją światopoglądową i wydaje mi się, że chcemy, żeby po prostu narzucał nasz sposób myślenia odbiorcom na bardzo określone tematy, jakim jest kwestia ograniczeń, na jakie napotyka jednostka w programie Mury, kwestia miejsca jednostki w strukturze świata idealnego i realnego w raju i nasze 200 lat od historii Polski w malarstwie polskim, ostatnich 200 lat jako wskazówka, że pewne prawa społeczne i pewne fakty historyczne wynikają z określonych sytuacji, nie są dziełem przypadku i zostały już dawno dostrzeżone i skomentowane, tylko celowo bądź przypadkowo te dawne komentarze trafne pomija się w aktualnym analizowaniu tych sytuacji historycznych. Wąwozem z twarz ognistym wiatrom, okońskie brzuchy w nurt płynącej lawy. Przeszło leżerów łatwopalny szwadron, gardła armatnie, kolanami dławić. Mokry mrok, to wnikłoby szkole leżerów, deszcz gliny, ziemi nie rozbić.
krainy i skały ci, co polegną, pójdą bohatery. Ci, co przeżyją, pójdą generały. Potem twarz z ognia jeszcze nie obeschłą, będą musieli w szczere piąć uśmiechy. Z oczu wymazać swoją harną przeszłość, uszy nastawić na szeptów oddechy. Zwycięskie piersi obciążą bordery i wstęgi spłyną z ramion sytych chwały. Ci, co polegli, giną bohatery. Ci, co przeżyli, giną w generały. Potem zaś czyści w paradnych mundurach galopem w wąwóz wielkiej polityki. Złota i kadzidę w chmurach, biura miast, armat, państw krzyżują szyki. I tylko paru nie minie pokuta w mrowisku lękiem karmionych koterii. I nieść będą ciężar wytrząśniętej z buta. Grudki zaschniętej gliny są oskierny. Ale twarz z ognia jeszcze nie obeschłą, będą musieli w szczere giąć uśmiechy. Z oczu wymazać swoją harną przeszłość, uszy nastawić na szeptów oddechy. Nie ten umiera, co właśnie umiera, lecz ten, co żyjąc w martwej kroczy chwale. Więc ci, co polegli, poszli bohatery. Ci, co przeżyli, muszą walczyć dalej. Ponieważ Jacek i ja w jakiś sposób w piosenkariacie czuliśmy się nie najlepiej z tego względu, że w pewnym momencie piosenkariat zaczął bardzo skłaniać się w stronę kabaretu. I to się jakoś tak zbiegło, że padła propozycja z teatru na rozdrożu. Propozycja najpierw dla Jacka, żeby Jacek tam coś zrobił. No Jacek wtedy poprosił mnie, no i we dwóch żeśmy już ustalili, że dobrze by było jeszcze poprosić Zbyszka. Zawsze są, ale zawsze. No, w każdym momencie, kiedy dochodzi do współpracy z jakąkolwiek instytucją państwową, jest pierwsze ale, dlaczego, po co my to robimy, skoro oni chcą z nami pracować, chcą nam płacić pieniądze, chcą nas ulokować w telewizji, tylko pod warunkiem, że będziemy robić co innego. Zupełnie absurdalne sytuacje. Jako autor tekstów mogę powiedzieć tyle, że zaliczam się do tak zwanych elementów antysocjalistycznych. Jestem zdecydowanym przeciwnikiem tej realizacji idei, jaka ma miejsce w tym kraju. Łącznie z tym, co się dzieje po sierpniu. Dla mnie jest to nie ustrój, tylko system. Sposób realizacji systemu wymierzony wyłącznie w sposób bardzo precyzyjny przeciwko każdej normalnie, uczciwie myślącej jednostce pragnącej dobra własnego i dobra innych ludzi, bliskich czy dalekich. I wszystko, co w tych, ze swoich tekstach staram się zawrzeć, nie zapominając o uniwersalnej wymowie tekstów, jest właśnie skierowane na to, żeby tę sytuację zasugerować ludziom, podkreślić, dać do przemyślenia. Znaczy, starasz się tworzyć coś w rodzaju pieśni walki, można to tak określić? No, każdy z nas walczy na swój sposób, tu nie można nikomu podpowiadać ani sugerować rozwiązań. Jest to, raczej staram się, ja w tekstach, a przypuszczam, że razem w muzyce, bo bardzo często rozmawiamy na ten temat, co robimy i w merytorycznych sprawach się zgadzamy ze sobą. Staram się wytworzyć nastrój napięcia i zagrożenia, który my czujemy na sobie na co dzień. Natomiast wydaje nam się, że ludzie nie czują, bądź nie chcą czuć, bądź czują ten nastrój zagrożenia w znacznie mniejszym stopniu. Bierze się to stąd, że być może mają mniej informacji od nas, że są w mniejszym stopniu narażeni na bezustanną konfrontację z rzeczywistością w jej najbardziej jaskrawych przejawach. I te informacje na temat zagrożenia każdego z nas z osobna i wszystkich razem staramy się przekazać przede wszystkim. A że robimy to przy pomocy historii, czy mitologii, czy religii, to już jest kwestia ta, że żyjemy w określonej kulturze i operujemy takimi kodami informacyjnymi, jakimi ta kultura się posługuje. Każdy twój wyrok przyjmę twardy, przed mocą twoją
strzeż mnie, Boże. Muzeum jest w jakimś sensie programem najbardziej dojrzałym. Najbardziej dojrzałym, jak mi się zdaje, pod każdym względem, a przede wszystkim pod względem muzycznym. To jest program bardzo zróżnicowany muzycznie, tam jest bardzo dużo dzieje się w muzyce. I poza tym jest rzeczywiście ogromny ładunek emocjonalny w tym programie. Powiedzmy, w raju też taki ładunek był, tylko tak jak żeśmy wczoraj sobie rozmawiali, że czym się różnią te dwa programy, Raj i Muzeum. I jakby można było porównać do dwóch filmów, które były wyświetlane u nas, to na przykład Raj to jest, Rajowi odpowiadałby taki film Petera Weira, Piknik pod wiszącą skałą, a programowi ostatniemu, czyli Muzeum, odpowiada film, powiedzmy, Lot nad kukułczym gniazdem. To oczywiście to jest pewne porównanie nie programów do filmu, tylko między sobą programów, prawda? Znaczy, Raj jest programem, tak jak my sobie mówimy, ładnym, a Muzeum jest programem, powiedzmy, drapieżnym. Po prostu byśmy wpadli być może w patologiczny, ale dla nas niestety niemożliwy do ominięcia stan bezustannej pracy. Każdy z nas ma swoje prywatne, przypuszczam, psychologiczne powody, żeby w takim stanie się dobrze czuć, ale rzeczywiście fakt, że jeżeli nie gramy dwóch, trzech koncertów gdzieś w Polsce, to nagrywamy piosenki. Jeżeli nie nagrywamy piosenek, to występujemy w Warszawie gdzieś. Prywatnie, czy w innych miejscach, każdy z osobna, czy razem. Jeżeli nie występujemy, to piszemy następnie. Powiem, że nie piszemy następnego, to próbujemy nowe piosenki, które każdy z nas prócz tego jeszcze na własny użytek układa. Jeżeli nie to, to jeszcze co innego. W każdym razie pierwszy od chyba dwóch lat prawdziwy urlop, który nam zagraża w lipcu tego roku, każdy z nas odbiera jako coś, o czym już dawno zapomniał, jak to wygląda. A ten patologiczny stan pracy po prostu bierze się stąd, że mamy świadomość, że każda godzina niepoświęcona temu, co robimy w taki czy inny sposób, jest w jakiś sposób bezpowrotnie stracona.
zwłaszcza w obecnym czasie, kiedy niezależnie od tego, co się dzieje, wydaje nam się, że można w miarę dużo powiedzieć, w miarę dotrzeć do jak największej ilości osób, co być może, aby się nie stało za parę miesięcy, nie będzie miało miejsca, tak jak nie miało miejsca parę miesięcy temu. W tym ożywieniu tylko staram się nie zapomnieć, żeby robić po prostu naprawdę to, co chcemy powiedzieć, a nie to, co można powiedzieć. Bo można bardzo wiele, natomiast nie wszystko moim zdaniem trzeba od razu mówić. Dlatego, że tak jak po okresach głodu więźniowie obozów koncentracyjnych mieli dostęp do jedzenia i umierali z nadmiaru jedzenia, tak nam się zdaje, że nadmiar szokujących informacji może tak samo wypaczyć myśl społeczną, jak i niedomiar, niedobór. Zresztą jedna z naszych piosenek zaczyna się od słów: kto w twierdzy wyrósł, po co mu ogrody? Kto krew ma w oczach, nie zniesie błękitu. Sytość zabije nawykłych do głodu, myśl upodlona nie dźwignie zaszczytów. Wydaje nam się, że nieszczęściem polskiego społeczeństwa, być może nie tylko polskiego, w dzisiejszym świecie jest właśnie taka niebywała huśtawka sytuacji od pełnej wolności do pełnej niewoli, która degeneruje ludzi i pozbawia ich trwałych systemów wartości. Tym się tłumaczy ogromny renesans wiary katolickiej, gdyż jest to jedyny trwały od tysiące lat system wartości, których wszędzie indziej zabrakło. I my staramy się w naszych programach bronić właśnie tych trwałych wartości, które dają oparcie w myśleniu o świecie. Przede wszystkim wartości etycznych, a następnie w stosunku do spraw społecznych, politycznych. Pełnym słońcu w środku lata, wśród łagodnych fal zieleni, wręcz zapamiętała praca, stawiam łódź na suchej ziemi. Barki brodzi w życie, ja pracując w dzień i w nocy, mam już burty i oszycie. Budujcie arkę przed potopem, bo bądźcie na to swych wszystkich sił. Budujcie arkę przed potopem, choćby tłum z waszej pracy. Muszę taką łódź zbudować, by w niej całe życie zmieścić. Nikt nie wierzy w moje słowa, wszyscy mają ważne wieści. Ktoś się o majątek kłóci, albo łatwy węszy żel. Zanim się ze snu obudzi, będę miał już masz. Budujcie arkę przed potopem, niech was nie ma i głupców chór. Budujcie arkę przed potopem, słyszać już dzwon burzowych chór. Zostawcie kłótnie swe na potem, wiarę przeczuciom dajcie raz. Budujcie arkę przed potopem, burzowej chmury, musi tylko w to uwierzyć. Lecz ulewie krzwot za krzwotem i za późno krzyk na trwogę i za późno usta z głodem wypluwają mądrze stronę. Budujcie arkę przed potopem, słyszę sterując serce. Budujcie arkę przed potopem, krzyczy ten, co się przedtem śmiał. Budujcie arkę przed potopem.
arkę przed podróżą.